Polska. Piękna Polska. Wielki kraj małych ludzi. Kto ty jesteś, Polak mały? I tak dalej. Tyle, że to już nie jest Polska. Teraz to czwarta Rzeczpospolita zombie. Ale po kolei. Wszystko zaczęło się klasycznie od pacjenta zero, który przegryzł pierwszy kęs skażonego hamburgera w a jakże maku gdzieś w USA. Dwa miesiące później zostałem zupełnie sam. Choroba szalonych krów czy inne gówno. Z krów przeniosła się na ludzi i tak powstali zombie. Oczywiście nasz rząd i reszta Europy zrobiła gówno, by cokolwiek zrobić, a wy narzekaliście na uchodźców? Ale to tak na marginesie. Jestem Radom z województwa mazowieckiego. Dlaczego nie piszę tutaj swojego imienia? Bo to nieistotne, po prostu. I tak nie ma to znaczenia. Dlaczego przeżyłem właśnie ja? Cóż. Bo mimo, że przed tym całym syfem byłem zwykłym anonkiem robiącym swoje, miałem i mam coś, czego nie mieli ci inni. Zasady. Których trzymałem się konsekwentnie przez cały czas, kiedy na ulicach panował terror. A pierwsza i najważniejsza zasada to nie bądź gruby. Gruby nigdy nie mieli łatwego życia, zanim świat, powiedzmy, że stanął w miejscu. Dlatego, że kiedy nastała chwila ciszy na ziemi, grubi padli pierwsi jako powolne i bogate w białko mięso armatnie. Dlatego pamiętaj, jeśli rozważasz długoterminowe życie, to nie bądź gruby. W każdym razie, bo rozpisuję się nadaremno, próbowałem się przedostać do Białegostoku. Do Warszawy nawet nie było sensu, tam było swoiste epicentrum tego całego gówna. A małe miasteczka przyciągają mało tęchlizny. Podobno był tam jakiś kordon wojskowy, więc była nadzieja, że ktoś tam jeszcze jest i ma rękę na pulsie. Pierwszy przystanek Lublin. Wiecie, że w ogóle ja tą całą drogę pokonałem prawie na piechtę? Szedłem tam tydzień, z przerwami na jedzenie, odpoczynek i ukrywanie się przed ścierbem. Ale udało się. Byłem w Lublinie. Miasto jak każde, wymarłe i zniszczone bombardowaniami. Idąc opustoszałymi ulicami pełnymi wraków, nieopodal zobaczyłem ciekawą scenkę. Zombiek żar sobie w najlepsze flaki jakiegoś pechowca na środku skrzyżowania. Oczywiście, mimo że tylko zgrywam twardziela, to sram w gacie na widok każdego takiego stwora, no bo wy nie. Zawsze się czegoś bałem, wycieraczek samochodowych, morza, standard. Tak więc walkę ograniczałem tak do absolutnego minimum. Przynajmniej miałem szybkie giry z czasów podstawówki, no więc stoję tak schowany za blokiem i patrzę na to. I myślę sobie, co bym robił, gdyby to wszystko się nie wydarzyło. Siedziałbym sobie w ogródku, albo tańczył w dyskotekach z jakimiś loszkami, a nie oglądał to. I nagle moją refleksję, jak jajko o beton, rozbija dźwięk najprawdziwszego samochodu, który nadjechał sobie na skrzyżowanie. Dźwięk oczywiście przyciągnął gówniaka do samochodu. Przyglądam się tak tej furze i myślę, co tu się odpierdala. Otwierają się drzwi, wychodzi gość. Nie wiedziałem w sumie, czy to jakiś mutant, czy co do chuja. Facet, szafa trzydrzwiowa, prawie 2 metry wysokości, buły takie, że jakbym nie trafił, to połamałbym się w 30 miejscach. Robił wrażenie, nie powiem. W każdym razie wysiadł i na dzień dobry wypierdolił zombiakowi taką bułę, wyciągniętym z wozu baseballem, że jego 32 zęby miały spotkanie bliskiego stopnia z mózgiem. Pomyślałem, aha, to jest mój ratunek. Wiedząc, że przecież na piechotę nie ma szans, że dojdę do Białegostoku, niepoważni jesteście, wychodzę więc zza bloków i kieruję się ostrożnie w stronę osiłka w nadziei, że nie zrobi ze mnie bigosu. Oczywiście dostrzegł mnie po chwili. Stanęliśmy naprzeciw siebie, dzieliło nas na oko z 10 metrów. Stanęliśmy tak na zatłoczonej niegdyś ulicy, a ja zrobiłem to, co było konieczne. Wystawiłem kciuk w górę, aby zasygnalizować, że zwyczajnie szukam podwózki. Po chwili spotkałem się z aprobatą osiłka. Nie dowierzałem. Pokazał mi skinięciem głowy, gdzie mam wejść, a ja czym prędzej zabrałem moje bagaże i wsiadłem. Nawiązał się pierwszy kontakt słowny. Zapytał oczywiście najbardziej archetypowo, co taki mięczak tu robi. I odpowiedziałem, że cóż, swojego miejsca na świecie szukam i do Białegostoku zmierzam. Osiłek tylko osiadł na skórzanym siedzeniu i pomyślał. Stwierdził, że przy moim wyglądzie i ogólnej prezencji nie dotrzemy dalej niż do Radzynia Podlaskiego. Pomyślałem sobie, że przecież i tak nie liczyłem na nic więcej i stwierdziłem, że fajnie, że zawierzy mnie aż tam. Mięśniak tylko się uśmiechnął i spytał o moje imię. Wyjaśniłem mu to, co wam na początku, więc nie będę się powtarzał. I stwierdził tylko, że jestem dziwny, ale będzie odgrywał rolę w moim spektaklu. I tak poznałem Gdynię. Zdążyłem poznać podczas drogi, że Gdynia to nie jest koleś, z którym warto zaczynać. Szczególnie jeśli chodzi o zombie. Nie są to może zajebiście przyjazne stworzenia, ale on ich nienawidził z całego serca. I w przeciwieństwie do mnie nie omieszkał się z nimi krwawo rozprawiać. W każdym razie kolejny przystanek Bielsk Podlaski. Białystok na wyciągnięcie ręki. Jednak wtedy poznałem tę drugą stronę Gdyni.
Mianowicie miał on hopla na punkcie swojego ukochanego batona o popieprzonej nazwie, przez co gdy byliśmy już niemal na miejscu, stwierdził, że musimy wstąpić do Bielska. Tylko dlatego jechał w tym kierunku, tak by the way. Podobno to tam ma się znajdować ostatnie pudło z tymi batonami na tym opuszczonym przez Boga świecie. Tak więc musieliśmy wstąpić po zasrane batony. Ale nieważne, tam też przekonałem się, do czego jest zdolny Gdynia, by zdobyć swoje słodycze. Okazało się, że w bagażniku swojego BMW trzyma jebaną zbrojownię, na widok który ból dupy miałby nie jeden redneck. Kije, młotki, do wyboru do koloru. Gdynia podniósł zabijanie tęchlizny do rangi sztuki. Takie akcje widziało się w kiepskich filmach o zombie, a ja miałem to na żywo. Kiedy wszedł do tego supermarketu i przy pomocy kosy upierdolim dwóm trupom łeb przy samej dupie, aż dziwiłem się, że jego powołaniem nie była chirurgia. Po wszystkim zaczęliśmy ryć po szafkach w poszukiwaniu tych cholernych słodyczy, kiedy znienacka wyszła ona. Ciemne włosy, zielone oczy i głos anioła. Jedyne, co nam przyszło do głowy, kiedy ją zobaczyliśmy, to skąd się tu wzięła. W każdym razie dziewczyna, widząc nas, powiedziała, że mamy iść z nią, bo tak. Znałem takie, już to przerabiałem jeszcze za lepszych czasów. Gdynia pewnie też to podchodził, bo do niej nieufnie. Jednak co nam pozostało, poszliśmy za nią na tyły, aż do jakiegoś magazynu na kiju. Wchodzimy zaraz, nikogo tu nie ma. Gdzie ona jest? Rozglądamy się, po niej ani widu, ani słychu. Gdynia stwierdził, że to pierdoli. W chwili, gdy zobaczył cały stos słodyczy na palecie, od razu dorwał się do nich, by odszukać swojego batona. Ja byłem zaniepokojony, czy to już o mamy? Nie. Kilka sekund potem okazało się, że niekiedy tak po prostu wyskoczyły na mnie i Gdynię przystawiając noże do szyi. No to zajebiście. Kosmiczny był jednak widok, kiedy ta druga, chyba jej wspólniczka, próbowała trzymać Gdynię za szyję, kiedy on był ze dwa razy wyższy od niej. Miała jednak tę przewagę, że przykutnął, by sięgnąć po słodycze. W każdym razie byliśmy w ciężkiej dupie i po krótkiej konwersacji zostawiły nas bez niczego. Samochód, żarcie, broń, poszło się jebać. No a my staliśmy na skrzyżowaniu jak debile, patrząc, jak te dwie oszustki odjeżdżają. Ja się dziwiłem, dlaczego nas nie zabiły, stojąc tam z Gdynią i wysłuchując jego wyzwisk, rzucając wszystkim, co się da po ulicy, na ziemię. Zobaczyłem pogniecioną gazetę, podniosłem i tak stać się musiało. W Bielsku Białym nie było czego szukać. Kordon wojskowy i ostatni bastion, do którego chciałem dotrzeć, padł dawno temu, więc pójście tam byłoby samobójstwem. Pozostało więc nam jedynie jechać, bądź iść w przeciwną stronę i liczyć na łód szczęścia. Całkiem nieźle nam szło i wiecie co? W czasie tej wyczerpującej kilkudniowej wędrówki moja przyjaźń z Gdynią się zacieśniła. Nie chciałem mu tego mówić, ale wtedy on był jedyną osobą, z którą w życiu zamieniłem więcej zdań niż cześć siema pocałuj mnie w dupę. Chyba tylko ten wysoki osiłek został mi na świecie, jakkolwiek gejowsko by to kurwa nie brzmiało. W każdym razie, przeskakując trochę do przodu, wreszcie odnaleźliśmy jakąś furę i po 100 kilometrach tułaczki wreszcie rozsiedliśmy się w wygodnym autku. Nie pozostało nic innego, jak spróbować dostać się do Suwałk, a później przez granicę i jakoś to będzie. I kiedy kilka dni później, jadąc polną drogą, zauważyliśmy nasz wóz, tak nasz, nie mogliśmy uwierzyć w nasze szczęście, albo i nieszczęście. Gdynia jednak do takich, co się cacka, nie należy i zatrzymawszy się kawałek dalej, chwycił za broń podwędzoną ze sklepu militarnego i ostrożnie zbliżył się do samochodu. Ja miałem prowadzić i powoli podjeżdżać w jego stronę. Gdynia oddalił się w stronę samochodu, a ja odpaliłem radio, w którym oczywiście szumy. Żadna stacja nie nadaje się, ale było miło i to posłuchać. I kiedy już rozkoszowałem się cichym szmerem radia do skroni, nagle rzuciła mi się dziewczyna z marketu. Tak jest. I to jeszcze ta młodsza, co za upokorzenie. No ale jebać. Dostałem sygnał od Gdyni, odjechałem. On wsiadł i oczywiście też chwilę potem wpadł. Do dziś pamiętam jego zażenowanie, widząc to. Tym razem zostaliśmy z nimi na dłużej, bo tylko my znaliśmy tak dobrze okolice. W zasadzie to ja, bo dobrze szło mi z gegry w gimbie. Więc na coś mogliśmy się przydać. Wtedy też poznałem się bliżej z dziewczynami, najpierw ciche i milczące, jakby traktowały nas jako intruzów, a z biegiem czasu nas zaakceptowały. Oczywiście one też potem dołączyły do mojej gry i tak oto złożyliśmy paczkę, w której byłem ja, Gdynia, Nysa, starsza, i Jasło, młodsza. Obie były oddane do adopcji i rozdzielone na różne krańce Polski. Kiedy wybuchła epidemia, dopiero się odnalazły. Osiłek, spierdolina, piękna oszustka i jej chamska siostra. I w takiej ekipie mieliśmy obrać nasz następny cel.
Zakopane. Na drugim krańcu Polski to było szaleństwo, ale szaleństwo konieczne. Jasło wychowała się w patologicznej rodzinie. Pijaństwo, narkotyki, różne gówno. Przez całe życie nie miała nikogo. Nysa miała więcej szczęścia, jako dziecko co roku jeździła do właśnie Zakopanego, nie pamiętając zupełnie o tym, że ma siostrę. I to był jej cel. Jeśli coś miała jeszcze zrobić przed śmiercią, albo przeżyć i trwać na tym świecie. To musiała jeszcze raz stanąć na szczycie góry i spojrzeć w doliny, które oglądała niegdyś jako dziecko. I chciała to zobaczyć wraz ze swoją siostrą. Prawdę mówiąc, ja byłem podobny do Jasły. Nie wiem, co było gorsze. To, że moja rodzina nie żyje, czy to, że nigdy nie miałem prawdziwej, kochającej rodziny. Nic nie mogłem zrobić, kiedy nadeszły ciemne wieki, a teraz nie wiem, czy pluć sobie w brodę i sobie tego nigdy nie wybaczyć. Czy może nie, bo i tak nigdy nie miałem ich za prawdziwą rodzinę. I tak, nie zważając na ograniczenia, Nysa i Jasła plus ja i Gdynia na doczepkę jechaliśmy przez całą Polskę w drodze do tego miejsca. Nie protestowalibyśmy, jakbyśmy mogli. Ja byłem wdzięczny za każdy spędzony dzień z nią i za darowane nam życie. Tej pamiętnej nocy, kiedy byliśmy w Nowym Targu, ja i Nysa poszliśmy do lasu. Stanęliśmy na stromej skarpie, z niej widać było całą okolicę. Żadnych zombie, wraków, spalonych domów, nic. Jakbyśmy zostali ostatnimi ludźmi na ziemi. I wtedy to się stało. Ona spojrzała na mnie, ja na nią. Czuliśmy to samo. Przeżyłem swój pierwszy magiczny pocałunek. To było niesamowite. Nie sądziłem, że mógłbym jeszcze w swoim młodym i chujowym życiu tak bardzo czuć. Staliśmy na tej skarpie w świetle gwiazd, obejmując się, a ja chciałem, by to się nigdy nie skończyło. Później wszyscy wynajęliśmy pokój, a raczej komnatę pałacową w największym hotelu w mieście i grając w jakąś planszówkę, która stała w recepcji, robiliśmy sobie noc szczerości. Gdynia nie chciał, odmawiał, unikał tematu, jednak kiedy zobaczył, że jest w gronie przyjaciół, że prawdopodobnie tylko nas ma na świecie, ten wielki łysy mięśniak nieznający strachu pękł i zaczął płakać jak dziecko. Nie tylko ja straciłem coś w tej nierównej wojnie. Ja i dziewczyny straciliśmy rodziców, Gdynia syna. Mogliśmy zobaczyć, jak on się czuje, kiedy są dwie sytuacje, ale dokładnie odwrotne. Teraz już wiedziałem, czemu taki jest. Ojciec, który stracił dziecko, nie ma już nic do stracenia. Rozumieliśmy go. Sądziłem, że od tej pory staniemy się jedną wielką rodziną, której tak pragnąłem. Niestety, jak każda dobra iluzja, i ta się kończy. Następnego dnia, kiedy się obudziłem, jej już nie było. Nie mogłem tego zrozumieć, ale później to do mnie dotarło. Widocznie nie było nam pisane zostać razem. A rozejść się w swoje strony, biłem się z myślami, co robić. Gdynia podejrzewał, że tak będzie, dlatego tym bardziej dziwiłem się, kiedy powiedział, że i on musi odejść. Ale rozumiałem go. On ma własne cele, dążenia, jakie by nie były. Nie mogłem go przecież trzymać siłą. Ja jednak postanowiłem walczyć o swoje, odszukać Nysę i wyznać jej, co naprawdę czuję, nawet jeśli miałbym skończyć w misce jakiegoś zombiaka. Gdynia nie chciał mnie zatrzymywać, bo po co, on to wiedział. W południe wszystko przygotowałem. Obok budynku stał wóz, a w nim moje klamoty gotowe do drogi. Pożegnałem się z Gdynią i z bólem w sercu ruszyłem odzyskać moją miłość. Oczywiście musiałem to spieprzyć, bo zaliczyłem spotkanie ze słupem 20 metrów dalej. Na szczęście zaraz potem przyjechał Gdynia. Zmienił zdanie? Nie mogłem mu wierzyć, ale bez zastanowienia wskoczyłem na miejsce i ruszyliśmy. Jednak mu zależało na nas. Dotarliśmy wreszcie do Zakopanego. Potem już tylko rzut beretem bez ceregieli w stronę Morskiego Oka. Miejsca, gdzie Nysa zawsze przyjeżdżała. Stały tam domki wypoczynkowe itd. Nie obyło się bez problemów, kilkanaście rozjechanych zgnilców i kilka godzin później byliśmy już prawie na miejscu. Coś jednak nie grało. Z dala było słychać czyjeś krzyki. Gdynia dał gazu i w mig dostaliśmy się w miejsce obok jeziora i zastaliśmy coś, co mi kurwa krew zmierziło. Rozklekotane domki letniskowe, a przy jednym z nich chyba z 20 sztuk zgniłego mięsa. Połączyliśmy od razu wątki i wiedzieliśmy, że tam są Nysa i Jasło. Oczywiście Gdynia wysiadł, zajrzał do bagażnika i już chciał przystąpić do tego, co umie najlepiej. Odpłacić się jebanym zombie pięknym za nadobne. Gdynia zaczął odciągać gnijców od domu, tak by oczyścić wejście, a ja pierwszy raz w życiu miałem oko w oko stanąć z zagrożeniem na dolnym piętrze. Gdynia więc zaczął drzeć się na całą dolinę, biegając wokół jeziora razem z zapasem zdechlaków, a ja ostrożnie zbliżyłem się do wyrwanych z zawiasu drzwi.
W środku podejrzana cisza. Czyżby nikogo tak naprawdę tam nie było? Z błędu wyprowadził mnie silny cios w tył głowy, czego efektem było osunięcie się na glebę. Zachowałem jednak trzeźwość umysłu i w sekundę odpowiedziałem zamachując się i trafiając żelastwem prosto w pysk adwersarza. Odruch. Zerwałem się na równe nogi, stojąc panicznie przy komodzie i widziałem wroga przed sobą. Śmierdzący zdechlach, nie przypominający tego, co kiedyś znałem jako ludzi. To był sprawdzian mojej odwagi. Chrzest bojowy. Teraz albo nigdy. Żywy trup pozbierał się szybko na równe nogi i zaczął nacierać w moją stronę. Zamarłem. Życie przeleciało mi przed oczami. To był tylko moment, a ja zdążyłem wątpić. Ręce mi zmiękły. Dostałem w twarz zgnijącej pięści. Padłem na glebę. Usłyszałem rąbanie w drzwi i jęki drugiego ścierwusa dobijającego się do drzwi na drugim piętrze, a wraz z nim krzyk dziewczyn. Poczułem w sobie moc. Nie mogłem ich zawieść. Miałem przed sobą krwiożerczego potwora, który zaraz się na mnie rzuci. Muszę działać, kurwa! Chwyciłem żelastwo i zamachując się z całej siły przyjebałem zdechlakowi z całej epy. Natychmiast wstałem i dobiłem dziada czterema kolejnymi ciosami w twarz. Po upewnieniu się, że jego ryj był wystarczająco zmiażdżony, pobiegłem na górę. Miałem w sobie adrenalinę niczym byk na mefedronie. Bez zastanowienia wparowałem prosto w nieumarłego, sprzedając mu cios w tej głowy, a potem następne trzy w kark i głowę. Było po wszystkim. Drzwi się otworzyły przed oczami. Mi stanęły mi dziewczyny, a ja tam stałem. Okrwawiony od stóp do głów. Nysa rzuciła mi się w ramiona. Jasło wybiegła na dwór. Ja byłem szczęśliwy, że wreszcie mogłem uściskać moją ukochaną. Miałem w sobie nadal te pokłady adrenaliny. Nie baczyłem na nic. Pierwszy raz nie zastanowiłem się nad tym, co by było gdyby, więc objąłem ją mocniej. Zaczęliśmy się namiętnie całować. Tak jakby nie miało być jutra. Po chwili zorientowałem się, że przecież na dworze Gdynia robi tour do Poland ze zdechlakami i trzeba mu pomóc. Czym prędzej wybiegliśmy z domku, ale po nich nie było już czego zbierać. A więc udało się. Byliśmy wreszcie bezpieczni. I nawet wszyscy to przeżyliśmy. Staliśmy tam, a ja pierwszy raz czułem, że zrobiłem coś ważnego w swoim krótkim życiu. Mogliśmy wreszcie odetchnąć. Wieczorem wszyscy poszliśmy na szczyt nieopodal, na który zawsze przychodziła Nysa z rodziną. Stanęliśmy tam. Przed nami rozpościerała się dzika natura, niczym nieskrępowana, a wśród tego my. Poczułem niesamowitą wolność w trzewiach, symbiozę z żywiołem i ziemią. Do tego ulgę, że nie byłem tam sam, że wszystko się udało. Następnego dnia ja i Gdynia pakowaliśmy żarcie i inne graty z domków, kiedy przez okno zobaczyłem odjeżdżające auto. Nie mogłem na to pozwolić. Wybiegłem czym prędzej z Gdynią na zewnątrz i krzyknęliśmy w ich stronę. Auto się zatrzymało, wysiadły z niego one, a ja stałem tam i miałem minę jak idiota, bo spojrzałem najpierw na Gdynię, potem na nie. I zdałem sobie sprawę, że ten łysy wielkolud z pod koszulkiem i te dwie dziewczyny to cała rodzina, jaka była mi potrzebna w życiu. Teraz wszystko miało się zmienić. Podbiegliśmy więc szybko pod torby, wrzuciliśmy je do bagażnika i wsiedliśmy. I znów siedziałem obok niej. I nigdzie wybierać się nie chciałem, a Gdynia... Wreszcie trzymał w ręku baton, który przypomniał mu o czasach, kiedy wszystko było proste i nie takie popierdolone. I taką oto drogę przebyłem. Mam nadzieję, że ta długa historia was czegoś nauczy. Bierzcie, co życie wam daje i cieszcie się nim, bo nigdy nie wiadomo, kiedy coś może się dokumentalnie spierdolić. A i pamiętajcie też o zasadach, nie bądź gruby, ćwicz, uważaj na siebie i ogólnie trzymajmy się, to się nie zesramy. To by było na tyle. Mówił do was Radom z IV Rzeczypospolitej Nieumarłych. Dobranoc.